Reportaż w Trójce. Trudno pogodzić się z odejściem tych, którzy byli dla nas ważni, ciepli, dzięki którym uśmiech na ustach pojawiał się często. Takim dla wielu z nas był aktor Krzysztof Kowalewski. Za chwilę jego Dzieciństwo w konspiracji w reportażu przygotowanym przez Adama Bogoryja Zakrzewskiego. W audycji wykorzystano fragmenty spotkania z Krzysztofem Kowalewskim w ramach cyklu Moja Historia, organizowanego przez Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego. Rozmowa odbyła się w 2017 roku. Kochał i był kochany. Krzysztof Kowalewski, aktor, dawał z siebie innym ludziom, mówią o nim najbliżsi. Dzieciństwa nie miał łatwego. To był marny czas, wspominał, czas wojny. Gdy wybuchła, miał zaledwie 2,5 roku. Trudno mówić o rodzicach liczbie mnogiej, bo ojciec od razu, jak poszedł na front, tak przepadł. Potem okazało się, że jest w Starobielsku. Po tym Starobielsku oczywiście przez lata nie wiedzieliśmy, co się stało. Potem dowiedzieliśmy się, że wszyscy zostali zamordowani ze Starobielska w Charkowie. No. Także w gruncie rzeczy to moja matka mnie wychowywała. Musi wyżywić dwuosobową rodzinę. Mama Elżbieta ukrywała także przed synem coś, co w czasie wojny stanowiło istotną przeszkodę, by przeżyć. Pochodzenie. Moja matka była Żydówką, ojciec nie. Ojciec był z aryjskiej rodziny łódzkiej. No i ponieważ matka była niepodobna, blondynka o niebieskich oczach, więc nigdy nie byliśmy w getcie. Natomiast jedyna dozorczyni z tego z Nowogrodzkiej 25, która w jakichś księgach wyczytała, że matka z domu jest herrschaft, więc w momencie, kiedy zaczęła ją szantażować, oczywiście chodziło o pieniądze, to uciekliśmy z tej Nowogrodzkiej na ulicę Noakowskiego 16. I tam matka wynajęła pokój u pani Józefy Bieniewskiej. To taka przyszywana ciocia do końca życia. Wspaniała osoba, fenomenalna zupełnie. To myśmy wynajmowali pokój i druga pani Krawcowa z córką, która fenomenalnie się zachowywała, która w trakcie likwidacji getta, to właściwie to jej mieszkanie było takim punktem przerzutowym, gdzie ciągle te dzwonki do drzwi wchodziła jakaś postać, była 2-3 godziny, ktoś przychodził, wyprowadzał i następnie, i następnie, i następnie, więc Krawcowa chodziła strasznie zdenerwowana i mówiła, ale panie Józefo, tu są sami Żydzi, nas wezmą i zamordują wszystkich. A ciocia Józia mówiła, jacy Żydzi, gdzie pani tutaj widzi Żydów? I genialnie udawała głupią. No a tam rzeczywiście, no prawie bożnica. Mały Krzysztof miał wyjątkowe szczęście. Był jednym z dzieci żydowskich w Polsce, którym udało się przeżyć wojnę. Wszystko dzięki determinacji i zaradności mamy. Matka była aktorką jeszcze przed wojną i mała się różnych zajęć właśnie, żebyśmy przeżyli. Między innymi miała takiego szewca niedaleko na ulicy Lwowskiej i już w trakcie okupacji przyszła tam z butami i ten szewc mówi, pani Lisiu, tak do matki mówili, no i co pani teraz będzie robiła? Matka mówi, nie wiem. Pieniądze się właściwie skończyły, te w banku zostały zajęte. A na czym się pani zna? Mówi, może trochę na teatrze, ale ja wiem, jako kobieta znam się trochę na kosmetykach. Mówi, no widzi pani. To niech pani pójdzie do firmy Puls i w tej firmie weźmie pani w komis towar. I z tym towarem przyjdzie pani tu do mnie i ja daję pani pół sklepu. I rzeczywiście, matka w tym sklepie założyła perfumerię. Utrzymywaliśmy się z tego, ale Marek Szacki, przyjaciel matki, też z pochodzenia Żyd,
ale w AK postanowił wykorzystać to miejsce. I tam za taką perkalową zasłonką urządzili magazyn broni. A tam przychodzili gestapowcy, SS-manie i dlatego tym swoim rozmaitym flamom kupować wytworne perfumy Soir de Paris. To bardzo duża determinacja, zresztą taka jaka mój brat cioteczny, który jeszcze starszy trochę ode mnie, na szczęście jeszcze żyjący, to moja matka wyprowadziła go z getta. Zresztą na skutek on niezwykle inteligentny zadzwonił. Matka zapytała, gdzie jesteś, w getcie. I on mówi, ale mogę wyjść, bo to jest tam gdzieś przez jakąś dziurę z tej strony. I ona się z nim umówiła i tam rzeczywiście przejęła go i zaczęła go prowadzić do domu. No i pod bramą na Nowakowskiego 16 szmalcownicy ją zatrzymali, bo szli za nią od początku. Ci łapacze pod bramą i mówi, masz pieniądze? Nie mam. Mam na górze złoty zegarek, to idź i przynieś. I matka tę podróż tam i z powrotem z tym zegarkiem określiła to jako najdłuższą podróż w swoim życiu, bo ona myślała, że pójdzie, oni wezmą Olka i przepadło. I przyniosła im ten zegarek, dała i właściwie w ciągu paru godzin wyjechaliśmy z Warszawy. Po prostu uciekliśmy z Olkiem. A dziadkowie do Treblinki na zawsze. Tam właściwie w tych Kielcach, tam zastało nas tak zwane wyzwolenie. No i tam pamiętam takie charakterystyczne dla wojny. Rynek kielecki wtedy był w kocich łubach. Były takie ostatnie mroźne dni i ja z podziwem patrzyłem, że to jest czerwony lód. Jest czerwony lód, to jest niesamowite. A to była po prostu zamarznięta krew zmieszana z wodą na bardzo dużych takich kawałach tego rynku. Pamiętam, patrzyłem tak jak się patrzy na zawody sportowe, jak bardzo świetny kierowca czołgu radzieckiego ścinał bardzo precyzyjnie po 2 centymetry czaszkę trupa żołnierza niemieckiego. Jechał gąsienicą, ścinał, zawracał, znowu ścinał. Fascynująca zabawa. Tłum bił mu brawo. W Kielcach zamieszkali w budynku sąsiadującym z tym przy ulicy Planty 7, gdzie 4 lipca 1946 roku doszło do pogromu kieleckiego, serii napadów na Żydów. Ja tego dnia wymyśliłem sobie, że pójdę do swojego o wiele starszego kolegi, syna pana pułkownika, który przeszedł cały szlak bojowy i z Berlina przywiózł samochód Opla kapitana. I miał kierowcę jednocześnie ordynansa, zresztą wiecznie pijanego. Wtedy ten, on miał 14 lat, ten mój przyjaciel, wyciągał mu z kieszeni kluczyki. Wsiadaliśmy do tego samo, oczywiście pana pułkownika i żony nie było i wyruszaliśmy. Były piękne momenty, jeździliśmy wtedy wśród łanów zboża. Z miasta słyszeliśmy jakieś wystrzały, ale to nie było nic nadzwyczajnego. Wróciłem gdzieś o godzinie chyba, nie wiem, 5:30 do 6 do domu. Oczywiście od razu w progu w mordę dostałem i słusznie. Nic się nie tłumaczyłem, żyłem. To było najważniejsze. Dzień po pogromie kieleckim mama z synem wrócili do Warszawy. Ja właściwie wtedy się dowiedziałem, w drodze do Warszawy nieliczne sprzęty jechały. My w szoferce i matka mi właśnie mówi, dlatego ci nie mówiłem, że ja mam pochodzenie żydowskie, w związku z tym ty też, żebyś nie wiedział, że jak coś się stanie, wpadniesz i zaczną cię szturchać i pytać, żebyś w sposób autentyczny nie mógł odpowiadać. W wigilię tego pogromu bliźniacy, z którymi się niejednokrotnie bawiłem na podwórku, zaczęli nagle wykręcać mi ręce, żebym się przyznał, że moja babka
była Żydówką. I to mnie strasznie zastanawiało, że dlaczego babka, dlaczego oni w ogóle, czego oni chcą ode mnie. Ale ja to powiedziałem matce. Matka to przemilczała. Niedługo. Potem był pogrom, potem był powrót do Warszawy i się dowiedziałem. Między innymi w ten sposób też mnie chroniła. Był to reportaż Adama Bogoryja Zakrzewskiego Dzieciństwo w konspiracji. W audycji wykorzystano fragmenty spotkania z Krzysztofem Kowalewskim w ramach cyklu Moja Historia, organizowanego przez Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego. Rozmowa odbyła się w 2017 roku i dostępna jest na kanale YouTube Instytutu.